Mamy akurat takie sceny dość kluczowe, bo te najważniejsze sceny zostały akurat tam na koniec filmu. Jak widzicie, jesteśmy na komendzie policji we Wrocławiu, w podwarszawskim Wrocławiu. I co? No i tutaj się dzisiaj, że tak powiem, te najważniejsze sprawy nam rozstrzygają. Więc dużo tekstu, dużo takich, no, takich ważniejszych scen, wydaje mi się, z filmu. Akurat właśnie zostawionych na koniec. To jest fajne, bo że tak powiem, przeszliśmy przez cały film, więc wiemy dokładnie, o czym mówimy i z czym jest związane to, co mówimy. Bo nieraz jest tak, że się najważniejsze sceny gra pierwszego dnia, a później okazuje się, że to trochę inaczej wszystko wychodzi, bo film żyje, tak? Czyli jak się wchodzi na plan pierwszego dnia, no to jak się wychodzi po tych paru miesiącach, no to jesteśmy mądrzejsi, tak, o ten cały plan. I nigdy tego się nie przygotujemy, bo to jest jakby gdzieś tam improwizacja zawsze, więc fajnie, że... Więc dzisiaj mamy ważny dzień w policji, tak, a jestem komisarzem, Wojciech Samborski. Dzień dobry. Samborski jest trochę taki... Trochę taki obok wszystkiego, mam wrażenie, ale na pewno wkręcony bardzo w swoją pracę i w śledztwo, w które wszedł. To będzie film kryminalny. Ja gram postać Marta Zadara, młodsza aspirant, która dopiero zaczyna pracę w policji i zostaje przydzielona do sprawy zamordowanego profesora, specjalista od przeszczepów Abramskiego, i okazuje się, że pracuje z Samborskim, czyli z Piotrkiem Stramowskim. Poznajesz? Marek Abramski, specjalista od przeszczepu szpiku. Jest jakaś grubsza sprawa. Pachnie zdradą stanu. Mieliśmy bardzo dużo prób kaskaderskich, więc było dużo przygotowań do tego filmu. Mieliśmy próby czytane, więc czuję się bardzo dobrze. Ekipa jest super, także no fajnie. Sługi wojny to film sensacyjny. Tam jest taki wątek o wojskowych służb, takich tych niejawnych, nie chcę ich nazywać, żeby nie zadośćuczynić komuś zbyt dobrze, a kogoś nie skrzywdzić. Rzecz dotyczy takiej bardzo unikalnej tkanki i bardzo groźnej, jaką jest no powiedzmy wojna biologiczna, tak się dziś nazywa, wojna hybrydowa. To tyle mogę powiedzieć. Za bardzo nie chcę opowiadać, bo samo hasło, czego dotyczy jakby ta wojna w naszym filmie, już uruchamia zbyt daleko idące implikacje i tego chciałbym uniknąć. Postać, którą gram, faktycznie łączy te dwa filmy, to znaczy pojawia się ten komendant, pojawiał się i w Sługach Bożych, i w Sługach Wojny. No, charakter mu się nie zmienił. Ten podobny typ, który z jednej strony takim czujnym okiem przygląda się robocie swoich podwładnych, a z drugiej strony no jednak jest dosyć tolerancyjny na ich pewne nieregulaminowe zachowania. Fajnie napisana rzecz. To nie jest jakaś tam wielka postać, znaczy w sensie wymiaru, w kontekście całości całego filmu. Mówię tutaj o takim arytmetycznym. Ale ciekawa, bo gdzieś tam w tych takich momentach ważnych, ekstremalnych, on się pojawia i coś tam z tego zawsze wynika. Ja, mój bohater jest super. Pędzi bimber, pali różne takie rośliny. Jest oczywiście na wygnaniu po służbie wojskowej, ma stopień pułkownika. To jest dla każdego faceta bardzo takie nęcące, nawet na emeryturze. A potem okazuje się, że kiedy on już jest na tej emeryturze, to dowiaduje się, że jego dawnym żołnierzom grozi niebezpieczeństwo. Przychodzi do niego młody oficer, w tej roli Piotrek Stramowski. To arcyuroczy kolega, bardzo dowcipny, bo kojarzą go z rolami sensacyjnymi. Myślę, że jeżeli ktoś go odkryje, jego talent komediowy, to to będzie kolejny skarb kultury narodowej. No, to pytanie jest bardzo trudne. Czego mogą się spodziewać? No, dobrego filmu, dobrego kina, które będą polecali tym, którzy jeszcze na tym filmie nie byli.